Właściciel Dunkin' Donuts znalazł franczyzobiorcę nad Wisłą. Po 14 latach firma i sieć Dunkin' Donuts wraca do Polski. Czy tym razem się uda? Dzisiaj ze sprawcą całego tego zamieszania, prezes firmy Varsovia Food Company. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. No właśnie, uda się tym razem? No, mamy wielką nadzieję, że się uda. Koncept się trochę zmienił. Realia jakby samej polskiej społeczności jest zupełnie inna. Dunkin wyszedł z Polski w 2002 roku, więc to jest, mamy już tyle czasu. Kilkanaście lat. No, naprawdę dużo czasu. Co wtedy się nie udało? Po pierwsze, społeczeństwo nie miało dość disposable income, dość duży jakby do wykorzystania. Kawiarni nie istniały praktycznie wtedy. Koniec lat 90. naprawdę to było coś innego. Oferta też się troszkę różniła. Dunkin też nie był do końca w stanie supportować, to był ten pierwszy rzut jakby marek amerykańskich w naszą stronę. Tak samo Burger King nie poradził sobie wtedy. A teraz Polacy są gotowi na pączki z dziurką? No tak, mamy dużą nadzieję. Jakby też mamy oprócz dość dużą osobę, mamy tam 26 rodzajów donatów aktualnie jakby ten, oprócz jeszcze munchkinsów, tych mniejszych, ale mamy też dużo kawy przelewowej na bazie espresso, która też urozmaita i super bagel, tak, kanapki w 10 chyba wersjach, więc to też sprzyja powrotu klientów i naprawdę jest duże pole do w Polsce, żeby nowe brandy wchodziły jeszcze, szczególnie w tej branży. Chciałam zapytać o takie, oprócz tych amerykańskich donatów, o których Pan mówi, czy panują Państwo jakieś specjały, produkty bardziej regionalne, bardziej dostosowane też do takich polskich smaków i realiów, no bo jednak amerykański donat różni się od polskiego pączka i tu będą musieli Państwo zawalczyć o klienta. Tak, tu tak naprawdę wiąże się mocno trochę z formą produkcji, ale też z ciastem. Bo pączek ma bardziej zbite te ciasto, jest trochę bardziej tłusty. Mamy w naszej ofercie w tym momencie dwa donaty, które są na bazie cake, czyli to jest też ciasto trochę zbliżone do pączkowego. Najbardziej zbliżony do oryginalnego donata z lat 50., jak sieć powstała. Ale ciągle będziemy unowocześniać. Mamy tak naprawdę w każdym miesiącu będziemy wprowadzać jakieś nowe smaki na krótki okres czasu i zobaczymy, i one będą powracały i w zależności od świąt na walentynki będziemy mieć kilka rodzajów serc, albo z czekoladą, albo z maliną, albo z jagodą. Naprawdę fajne smaki, oczywiście w różnych barwach, ale ciągle zmiany, ciągle coś fajnego, coś nowego. Oczywiście też mamy w zanadrzu donat z nadzieniem różanym. To bardzo chcemy i naprawdę na dniach myślę, że to wprowadzimy, więc to ciągle ten. I no, na tłusty czwartek też mamy coś, niespodziankę. To już niedługo. To ja chciałam zapytać, kto się zdecydował wrócić do Polski? To była inicjatywa Dunkin' Donuts, czy to Państwo przekonali, że jednak warto? To było chyba odpowiedni czas dla obu. Tak, w tym sensie, że Dunkin bez naszej wiedzy już jakby znacznie się zaczął rozwijać w Europie. Ekspansja bardzo szybko nabiera tempo i już zaczęli patrzeć się na Polskę, że to jest bardzo duża perspektywa rozwoju dla nich. A my z kolei jakby rodzinnie, jakby ja wychowałem się w Stanach, urodziłem się i znam ten brand od dziecka. Jest po prostu coś, co zawsze jak wracałem, paręnaście lat tu już jestem, ale jak wracam, to zawsze jadę do Dunkina. I akurat rodzice i reszta rodziny byli w Miami w lecie, w zeszłym roku i po prostu zachęcili mnie, żebym spróbował zobaczyć, czy Dunkin jest gotowy wrócić do Polski. No i tak w zeszłym wrześniu zaczęła się ta relacja i spodobaliśmy się tak naprawdę, bo tutaj jakby Dunkina i dużo franczyzowych jakby firm. Z jednym z najważniejszych elementów jest ta relacja między między partnerami, bo jesteśmy partnerami na naprawdę długi czas. No to mamy lokal w Warszawie, pierwszy oficjalny lokal w Warszawie. Kiedy następne, jakie są Państwa plany na dalszy rozwój jakby sieci w Polsce? Troszkę zobaczymy. Musimy zbudować trochę bazę w Warszawie. Chcemy trochę przetestować też różne modele, powiedzmy, dla Dunkina. Mamy o tyle fajny, ten koncept Dunkina jest mocno elastyczny, więc możemy stworzyć lokal na dworcu, który ma 30 metrów i tak naprawdę jest takeaway głównie, ale możemy mieć kawiarnię o rozmiarze 130 metrów, która jest ciepła, ma różna, każda się będzie trochę różniła. Ma trochę większy counter, gdzie łatwiej jest trochę obsłużyć, ale z tym jest trochę też zabawa, żeby wszędzie się dokształcić. Ile lokali planują Państwo otworzyć w Polsce? Mają Państwo licencję na bodajże 7 lat w tej chwili od Dunkina? Tak, mamy wyłączność od Dunkina na 7 lat. Mamy, razem doszliśmy, że mamy 44 lokale otworzyć przez te 7 lat. Co roku to się trochę zmienia, ale przez to, że to jest partnerstwo, to jesteśmy w stanie otworzyć trochę mniej albo trochę więcej. To, oczywiście, jak otworzymy więcej, to oni będą się bardzo cieszyć, ale nie jest tak, że nas trzymają stricte do tego. I tak sądzimy, zobaczymy. Sąsiednie miasto nas mocno ciekawi i widzimy perspektywę na kilka sklepów tam. Jest to relatywnie i logistycznie jesteśmy w stanie z Warszawy to obsłużyć. Jakie to miasto? No Łódź oczywiście, ale to jeszcze myślimy późna jesień, początek przyszłego roku, to badamy jeszcze, ale musimy też logistycznie, bo ponieważ donaty są bardzo świeże, mają tylko 24 godziny, gdzie my oficjalnie jako brand i jakość trzymamy, możemy sprzedawać, a z kolei nie są tak łatwe logistycznie ze względu na to, że one do 2-3 godzin maksymalnie jesteśmy w stanie je przeżyć, bo musimy kontrolować atmosferę w samochodach, żeby przypadkiem nie było za ciepło ani za zimno. No to ja w takim razie jeszcze tylko chciałam zapytać, co było taką największą barierą wejścia tutaj dla Państwa na polski rynek? Czy jakie największe problemy Państwo napotkali, żeby tutaj jednak się znaleźć w tym miejscu? Najtrudniejsze i to też na początku nie sądziłem, bo mamy dość dobre doświadczenie w nieruchomościach, są zdobywanie nowych lokali. Szczególnie, i to wszyscy franczyzobiorcy inni, których spotkałem, bo też jakby w procesie zdobywania tego kontraktu, to musieliśmy dostać akcept innych franczyzobiorców, czy to w Bawarii, czy w Stuttgarcie, czy to w Austrii, nawet w Madrycie byliśmy. Wszyscy mówią, że najtrudniejsze jest zdobywanie właśnie odpowiedniego lokalu, tak? Bo musimy bardzo wysoko trafikowe, żeby dużo ludzi przechodziło. Dunkin też uważa, że dużo samochodów, ale jest to inaczej niż w Stanach. W Europie nie ma tak dużo trafiku. Nasza świadomość nie jest na tyle duża, żeby drive-thru otwierać. I tak naprawdę lokale, a ze względu na to, że jesteśmy troszkę późno na rynku, w tym sensie, że przegapiliśmy kilka możliwości, gdybyśmy wiedzieli znacznie wcześniej. Kluczowe miejsca są przez konkurencję, przez inne firmy zajęte i musimy się przyzwyczaić. Nie mamy tej siły jeszcze, żeby ale mamy naprawdę unikalny produkt. Mamy super gamę produktów kawowych i inne napoje. Kulaty latem są świetne, chociaż widzę jedna teraz jest bita. Naprawdę fajne i naprawdę fajne oferty mamy przygotowane na różne pory roku. Ile pączków musi zjeść w tej chwili akurat warszawiak, żeby Państwo stwierdzili po krótkim czasie, że tak, zaskoczyło? Myślę, że patrząc na wczorajsze otwarcie, gdzie zrobiliśmy ponad 1500 paragonów, oraz co się dzieje w tym momencie, że bardzo dobrze idzie i to jest siła brandu. I jest naprawdę wesoły brand, nie da się jakby sprzedawać donata bez uśmiechu, więc no, myślę, że dobrze się przyjmie. Naprawdę fajnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. A bardzo dziękuję również.